tak, ja jestem typowym rockmanem, to znaczy odznaczenie od słowa rock, czyli bujać się. Człowiek, który buja się przez całe życie, to jest właśnie rockman. To ja spełniam tę definicję idealnie. A pan na początku swojej drogi zawodowej był lekarzem. A co pan śpiewał na Sylwestra w szpitalu? No pacjentom na oddziale intensywnej opieki medycznej śpiewałem Spokój grabarza, czy To już jest koniec. I prosił o wypis i receptę, tak. Bardzo rewolucyjnie pan się odnosi do 100 lat niepodległości. Nie chcę poruszać tematów związanych ze stuleciem, bo w ogóle uważam, że nie ma żadnego powodu do dumy specjalnie. Te całe 1000 lat historii to raczej uważam za zmarnowane 1000 lat, aż 100 ostatnich lat to już w szczególności zmarnowane. Także... Ja dlaczego pan uważa je za zmarnowane 100 lat? Zmarnowane dlatego, że...